Cześć! Witajcie na kanale Kocham Zabawki. Sam tam dzisiaj jest oczywiście kto? Agatka, cześć! Tak, a my dzisiaj nie zobaczcie, jesteśmy w świątecznym nastroju, mamy kalendarz adwentowy! Właśnie tak serii Interdisco, jest to nowiśki kalendarz, jestem ciekawa w ogóle jakie akcesoria, dodateczek, LOL Surprise nam się trafią. Chyba będzie dużo, Monia, naprawdę. Będzie ich aż 25 plus, no. Zobaczcie sami, tutaj wszystko jest na opakowanku. Komu się podoba kalendarz, niekoniecznie zostawić kciuka w górę, jeżeli nie możecie się doczekać już świąt Bożego Narodzenia. Również zostawcie łapkę w górę. A my co, zabieramy się za otwieranie tych wszystkich okienek. No dobra, to uwaga, otwieramy nasz kalendarz, w ogóle spójrzcie, jak on wygląda na samym początku. Mam taką fajną zoomową szaleczkę LOL Surprise, mam tutaj, zobaczcie, 25 plus, oczywiście niespodzianek w środku. No to co, to otwieramy. Otwieramy. Na, tutaj na samej to? Górze, znaczy na samym dole. Od spodu. Tak, ojejka, chcesz nożyczki? Nie, chyba damy radę, tak? Tak mi się wydaje. Wow, patrz Monia, jak on wygląda fajowo. Ja cię kręcę, spójrzcie! Ale jak to wygląda! Ekstra! Jaki piękny! No dobra, to szukamy jedynka. Jedynka jest tutaj. Tak jest, ale mi się wydaje, że to jest laleczka, Monia. To nie otwieramy pierwsze laleczki, to lecimy do jedynki. Ale od końca? Nie. A może zacznijmy od jedynki. Mówisz? No nie wiem, no bo jak to później przymierzać? No dobra, no to... Ale patrz, tu jeszcze jest jakaś niespodzianka. Tu jest niespodzianka, że właśnie zauważyłam. Tu chyba jest coś w kieszonce. O, ja cię kręcę, to będzie ulotka pewnie tego wszystkiego. Dobra, zaglądamy tu. Dawaj, ciągnij. Dobra, zaglądamy. Dawaj. Czekaj, ja wezmę od tej strony, o. Już. Rozrywamy. Czekaj. Tak, zaglądamy. Czy nie, bo może się dowiemy wtedy jaka lalka będzie, może na koniec to. Nie, do tego lepiej nie otwierajmy. To na koniec. Zaczynamy od tej pierwszego okienka. Tak, dawaj. Ja, uwaga, klikam. To będzie laleczka, na pewno, wyciągaj, no. Jedynka! Nie mam kliknąć. No co ty, Monia? No, szukali mnie. Jak to? Musi być. Słuchaj. A! O, ja cię! Otworzyłam! Otwieraj. No! Mamy jelek! Jaka ładna! Jaki bombas! Śliczna! Jakie ma kiteczki, zobaczcie, to kulatka! Piękna! No dobrze, to zobaczcie naszą laleczkę! LOL Surprise! Jak super! No. Mi się ona bardzo podoba. Ma ale na razie bez ubrań. Bez ubrań, ma tylko taki strój kąpielowy, taką bieliznę jakby na sobie. To co, odkładamy, teraz Agatka otwiera, a nie, to ja teraz lecę. Otwieraj, Monia, tu jest, zobacz. Uwaga. Robimy dziurę i mamy buteleczkę. Ale patrzcie, ale w ogóle. Ona przezroczysta. No, świąteczna taka. Ale fajna. Zobacz, oni co? Już zdradzają jakby na początku, bo ty tu miałaś narysowaną butelkę, tak, nie? Butelka, to są na przykład okulary, spodnie. To ja patrzę, ja będę miała sukienkę, już wiem od razu co, bo to jest sukienka. To odkładamy te rzeczy na boczek, potem wam wszystkie ja jeszcze raz pokażemy i ty masz co? Ale fajowa! Otwiera! No, ale ekstra orany. Wow, ale stylowe ciuszki tu będą. Możemy przymierzyć w sumie od razu, nie? No to Agatka, zobaczcie, przymierza. No. Zaraz otwiera kolejne okienko i zaraz będę ja otwierała. Patrzcie, jak ona wygląda w tym. Ślicznie, fajnie, no, ale powiem ci, że myślałam, że będzie lepiej wyglądała. Ja myślę, że jej się przyda coś w ogóle brokatowego, wiecie? Tak, też tak sądzę. Dobra, to otwieramy dalej, czyli teraz czwóreczka. Tak. Gdzie jest czwóreczka? Tutaj. A co tu jest? A nie wiem, to jakieś... Jakieś coś takie... Nie, nie wiem, co będzie. Uwaga, czekajcie. Coś w folii tutaj mamy. Ujacie. I co to? To buciki. A w buty. Patrz, będą pasować jej do tego stroju. Obcinamy. I uwaga, biały z futerkiem! Zobacz! Ale fajnie. Dobra, uwaga, wkładam jednego bucika. Jeden bucik. Ujejka. No. I dawaj drugi jeszcze bucik. Włożony. Dobra, spadł. Jeszcze raz kot. No, jest mi tak niewygodnie. A, no tak, racja, bo ja trzymam. No. Dobra, włożyłem jeden jest. I drugi. Takie kozaki w sumie trafiłyśmy. Fajne, z futrem takie. No. Okej. Okay. Dobra, czyli czwarte okienko mamy. Szukamy piąte, zobacz, ta rybka będzie. Piąte. Robić dziurę? No dawaj, otwieraj. To ja robię dziurę. Uwaga. Buciki to się cieszy. Jaka fajna czarna, zobaczcie. O, to rybka. No zobacz, to jest komplecik teraz, widzisz? I butelka tak. Taka teraz sama była, nie? No właśnie, butelkę mam tutaj. O, to włożymy do torebki. O,
fajnie to wygląda. Bo to na numer 6. To teraz ja. Szóstka? Aha, tu jest, słuchajcie, szóstka. To na Mikołajki takie małe, zobaczcie. Co to jest? Będzie? Co to? Coś żółtego widzę. Opaska jakaś chyba? Nie, bluzeczka! O, czyli kolejny strój nam się pojawia. Właśnie, jakiś strój kąpielowy w sumie, nie wiem. Zobaczcie, jaki fajny, też takie centki. No. Monia, otwieraj siódemkę. 6, 7, siódemka, siódemka. Gdzie ona jest? Tutaj. O, spódniczka będzie. Juhu! Koloru żółtego też. To bo to komplet będzie pewnie. Iha! Pokaż. Zobaczcie sami. Ale czadowe. No, o, to mamy kolejny komplecik. To fajnie. Czekaj, ja już ją będę przebierać. No, to ty przebieraj, a ja może otworzę kolejną, co? Ósemkę, bo tam chyba będą buty, co? Ósemka jest tutaj. A nie taki żakiet będzie. Zobaczcie, uwaga, robimy dziurę. I mamy żakiecik takiego koloru fioletowego z takimi fajnymi, zobaczcie. Śnieżka. A to nie jest piżama jakaś? Tak, to też, albo kurtka zimowa. Mi to też przypomina piżamę. Ale co, to jest wtedy do tego? Nie. Nie, to jest coś osobne. Słuchajcie, ja tu najpierw przebiorę naszą lalkę. Ósemka. W ten żółty strój. Dobrze, ósemka, ja szukam teraz wtedy dziewiątki. Dziewiątka, dziewiątka, dziewiątka. Gdzie ona jest? Tutaj, zobacz, mam będziemy mieć spodnie. Spodenki, no. Robię dziurę. Tak, czyli to jest do tego fioletowego, wiesz, okatka. Jednak? Mówisz, że to komplet to jest będzie. Komplet, tak. I zobaczcie, oto spodenki dla naszej laleczki Lord Surprise. Spójrzcie, ile ubranek jej się trafi. Ale fajnie. Dobra, i zobaczcie teraz, słuchajcie, jak wygląda strój ten żółty. Ale fajnie w tym. Ja tutaj założyłam jeszcze buty. Bardzo fajnie. Te buty coś się jej niewygodnie zakłada, no, bo one zmieszczają. Tak. O, dobra. I zobaczcie, oto nasza laleczka. Super tak fajnie. Wygląda, nie, no. W tym mi się bardzo podoba stroju. W tym ładnie tak wygląda, no. Powiem wam, że w tym fajnie, tak jakoś żywiej wygląda w tym stroju, tak. No. I teraz co, przebieramy ją w ten strój. Nie, ubrałyśmy już z Agatką laleczkę w piżamę. No, to chyba jest piżama, naprawdę. Taka świąteczna, fajna, bo to raczej tak do stroju takiego na co dzień to tak nie wygląda, więc raczej to jest piżama, mi się wydaje. Coś tak mi się też wydaje, że to jest właśnie piżamka, taka świąteczna ładnie piżamka. Ładnie wygląda, no. Bardzo mi się, bardzo ładna. Już mamy trzy stylizacje dla niej. Czyli mamy już tak, dziewiąte okienko otworzone, teraz dziesiątka, czyli tutaj na samej górze. To jest jedenastka. Tu dziesiątka. Aha, tutaj. No. No dobra, to klikam i sprawdzam, co jest w środku. Okej, to mamy tutaj dziesiąteczkę, czyli robię dziurę. I co to jest w końcu? Jakie ładne, to kubek, albo jakieś ciastko, albo jakiś deser taki, no zobacz. Rzeczywiście, to jest chyba jakieś lody takie fajne, właśnie do jedzenia. Ale wygląda super, no. Fajnie, wygląda mi się to bardzo, właśnie podoba. Takie no. Zobaczcie, o, jeszcze raz wam pokażemy. Dobra, ustawiamy sobie na boczek i teraz pora na jedenastkę, czyli jedenastkę mamy tutaj na samej górze. Okej. Okay. Kolejny strój, Agatka, nowy. Ktoś się szykuje do przebierania. Zobaczcie, w kratę. Juhu. Taki sportowy, to będzie jak dla rajdowca. Tak. To ja zdejmuję już piżamę, a ty, Monia, wtedy podawaj mi ubranka. Dobrze, proszę bardzo, czekam. Uwaga, dobra. Taka fajna bluza, fajnie to wygląda. Ale naprawdę. Różowo. Tak, proszę bardzo. Taka rajdowa. Okej, okay, czyli to jest jedenastka, teraz pora na dwunastkę, to będą chyba buciki, bo zobacz, są takie dwie. To 21, pary. Monia. Aha, no bo ja źle widzę. Dwunastkę. No czekaj, bo ja widzę ten tu. O, spodnie. Super. Spodnie. Okay. Uwaga, i mamy kolejny strój. I mamy do niej portki. Spójrzcie, kolor różowego. No bo to komplet, zobacz jak fajnie wyglądać tak, będzie. Proszę bardzo, to do ciebie. Dawaj, uwaga, hopsa. I patrzcie, następny strój mamy przymierzony. I daradam, 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 otwieramy. I tutaj będą buciki, bo już oblepsze widzę od poprzednich. Już widzę fonie. Różowe też. Czyli wszystko pasuje do stroju. No, ładnie wygląda, naprawdę. Okay. I w ogóle pasuje ten strój do koloru włosów. Bardzo i ładnie. Proszę, jeden bucik dawaj dla ciebie i drugi już ci zaraz podam. O, te buty łatwiej, proszę, zobaczcie, się nakłada, bez problemu. Ale powiem ci, że w tym stroju no wygląda chyba, no wiem, że mamy jeszcze dużo okienek do tworzenia, ale na razie z tych wszystkich, co najbardziej jej pasuje. Chyba pasuje. Tak. No, najbardziej pasuje ten różowy. To co, lecimy dalej, tak? Tak, teraz co, 13? Nie no, 13 teraz już chyba było. Aha, to 14, to ja chcę 14. No, dawaj, otwieraj. A tu jest chyba strój kąpielowy. Fajnie. Co? O, czarno-biały taki. Wow! Jakie złote ekstra! Nie, to takie sznurki są. Ale wiecie co? Mi się tak nie podoba ten wzorek chyba. Taki jakiś jest pomieszany, nie? Nie, mi się tak podoba. Tak? Bo to zaraz przymierzymy. To złote tak fajnie wygląda z tym, wiesz? No dobra, to zaraz zobaczymy. To ja przymierzam, okay, a ty, no Monia, to ja 15. Co? 15 już mam otwierać? Okej, okay, to myślę, że okulary tutaj będą, spójrzcie.
robimy dziurkę i wyciągamy. Ale okulary są czodowe, zobaczcie, fajne żółte. Wow, takie kocie trochę, nie? Jak taka mucha. No, będzie wyglądała. Okej. Okay. Dobra, zobaczcie, zaraz zobaczymy, czy będzie pasować do stroju kąpielowego, w sensie te okulary, czy będą pasować. Pewnie myślę, oho, że tak. Tu zakładamy z jednej strony. Ten żółty będzie fajnie z tym właśnie złotym, wiesz? No. Wyglądał, tak mi się coś wydaje. Dobra, to zobaczcie, mamy strój kąpielowy. No fajnie wygląda w nim. Mi te wzorki tak średnio pasują, no, na niej ładnie wygląda, tak. Ale tak... I teraz proszę okularki i teraz lecimy 16. 16 jest gdzie? Ja nie widzę na razie, chyba że mi gdzieś zasłania. 16? Może? Tutaj jest. To otwieraj 16. Ale fajowo wygląda w okularach! Zobaczcie na to! Fajowo, no. I uwaga, 16. Super. I mamy kolejny strój. Brudnowodny. Zobaczcie. O, no kurdeczka z takim fajnym futerkiem w środku. Znaczy się na zewnątrz. To ja znowu już jej ten strój zdejmuję. No musisz już się przebieramy. No zobacz, ja tu ją ciągle przebieram. Zobacz, Agatka, jaki fajowski. Fajnie. Pokaż, no. Ta-ra-dam. Wow. To ci zdejmę. Ojejka. To dawaj, to ja już ją przebieram. Ledwie co ją ubrałam, strój kąpielowy. Okej. Ledwie ubrałam, słuchajcie, strój kąpielowy. Tak, i już zobaczcie, kolejne ubranko. I już kurtka na zimę. Proszę bardzo, mamy kurteczkę. Z takim tym, to jest puch fajny. Tak, i teraz szukamy 17. 17 jest... Tu, u góry. O, spodnie. Patrzcie, jak fajnie wygląda. Agatka, słuchaj. O, rady pokaż. Ale dzwony takie! Spodnie. Wow. Całe brokatowe, no dobra, proszę bardzo. Zakładamy. I teraz 18, czyli będą buciki. Oh, Monia, patrz jak ona wygląda, no jak błyszczy! Właśnie, mega. Jakby szła na jakąś imprezę taką. Ale śliczna. I 18 będą, zobaczcie, nauszniki! Nauszniki. Oh, jakie ładne! Też z puchem. Z puchem, no, fajowskie. Dobra. I proszę bardzo! I też zakładamy nauszniki. A buciki też będą? Myślę, że tak. Ja myślę, że chyba nie, bo nie mam już ich gdzie założyć. Zobaczcie, bo są no tak, tak do ziemi praktycznie. Ale czyli to już jest strój w komplecie. To dawaj, Monia, następne rzeczy. Dobra, to teraz będzie 19. Następne ciuchy, więc ja już ją przebieram. Powiem, tak, to kolejny ciuch. Ona ma tu tyle ubrań, że... O matko. Nie mogę tego wyciągnąć z tego. Co to? Kolejna kurteczka. Jest trochę, ale czarnym teraz. To ona ma tutaj tyle ubrań, że tak, jak macie szafę dla LOL-su, Rise, zobaczcie, jaka piękna kurteczka. Proszę, a płaszcz to ten moment jest. Ale mi się na razie chyba najbardziej podoba ten srebrny ciuszek, ten co przed chwilą był. I ten różowy też mi się bardzo podoba. Różowy też ładny, ale ten srebrny po prostu. Okej, okay, czyli Agatka ubiera, to teraz pora na 20. Co tam będzie? Spodnie pewnie, co? Nie, spódniczka! Spódniczka? Spódniczka, spójrzcie. O, to pokażę. Patrzcie, jak fajnie wygląda. Proszę bardzo. I do tego 21, wow, czyli buciki. Tak elegancko teraz, patrzcie. Buciki. O, jakie ładne srebrne buty, zobacz. Pokaż, no. No, błyszczące. To są takie same jak tamte poprzednie? Nie było butów tych srebrnych. To mi się, słuchajcie, pomyliło na... Okej, czyli mamy buciki, proszę. Jeden bucik zakładamy. I drugi bucik. Wow, na takim obcasiku w sumie one są, nie? Mm-hmm, jeden jest. I jeszcze jeden. Teraz 22. Wow, uwaga, gdzie to jest? Gdzie to jest? 22? Jest chyba 23. Tu! Obok. O! Znowu przebranka. No. Dobra, uwaga, czyli znowu będziemy ją przebierać. Ulala. I kolejny strój, zobaczcie. Co to? Tym razem kurtka. Bluza albo kurtka. Albo bluza, no. Mm-hmm. To co? Następne ubranko. Tak, czyli musisz ściągać. No znowu ja muszę czekam, rozebrać. Żeby ci podać właśnie kurteczkę albo bluzę dla naszej laleczki LOL Surprise. Juhuhu. Fajnie. Dobra, zdejmujemy, słuchajcie, spódniczkę, zdejmujemy kurteczkę, znaczy bluzeczkę tą. Dobrze. I dawaj, Monia, proszę bardzo. Następny ciuszek. I teraz 23. Robię dziurę. I mamy... Buciki chyba to są, bo są w folice. Ale jej pasuje ta bluza, patrzcie. Zobacz, jakie ładne buciki. Tym razem żółte, takie złote bardziej bym powiedziała. Wow. Z pomponem. A spodnie? Ja spodnie jakieś dla niej potrzebuję, no. No to zaraz, to nie wiem, no to buty muszą poczekać. Teraz, to są buciki, no i teraz 24 otwieram. To 24, tutaj. Tu, no. Tak. To jakieś dodatki już będą, tak? Chyba tak mi się wydaje. O, bransoletka jest. Taki zegarek, albo w sumie bransoletka, no. Mhm, nie, bransoletka chyba, masz rację.
złota bransoletka, spójrzcie, proszę. To możemy założyć. Dobrze. A jeszcze spodnie, Monia. 25, to będzie sukienka chyba. A może to jest coś innego już. Coś innego? Nie wiem, bo to jest... To jest sukienka! To czekaj, to ja tą bluzę zdejmuję. Ona tak, będzie do wymiany chyba. No. I tutaj mamy, spójrzcie, sukienkę. Ale z połyskiem. Piękna. Dawaj, to od razu ją przebierzemy. Już daję. Joko, piękna sukieneczka. Patrzcie. I otworzyłyśmy wszystkie okienka z niespodziankami dla naszych taleczek Roll Surprise. Agatka tutaj jeszcze ją ubiera. Wow. I te buciki złote do tego. Złote buciki. Zakładamy. I jeszcze ten zegarek, czy tą bransoletkę. A masz ją? No, tutaj aha, leży. Masz, okej. Także będzie do kompletu. Tak, super, będzie wyglądać. Oho, i zobaczcie, wow. Jaki brylant ma tam. No, stylowo wygląda, patrz. Fajnie. No dobra, to uwaga, wszystkie okienka zostały rozpakowane i teraz otwieramy dalszą część naszego kalendarza. Musimy to niestety to tak podrzeć troszeczkę, żeby to w ogóle wyciągnąć. Mhm. I co my tutaj mamy? To jest nasza laleczka. Tak, po prostu mamy jej takie zdjęcie. Tak, tak, właśnie. Wow. Możemy sobie ją, słuchajcie, powiesić w ramkę, nawet włożyć i zobaczcie, fajnie to w ogóle wygląda. Czy mamy jeszcze jakieś niespodzianki? Chyba nie, to wszystko, nie? Wszystko, myślę, że tutaj jest wszystko. Wszystko. Mamy, no. Bardzo ci powiem, że kalendarz mi się podobał i strój mi się podoba, mimo wszystko ten srebrny. Też, to jest ten, co ona ma tutaj założony, nie? Tak, to jest ten strój. No. Prześliczny. Czyli jest kalendarz cały rozpakowany. Co, dzieciaczki, rozpakowałyśmy dzisiaj kalendarz przedmiotowy właśnie tak z Lord Surprise Serii Winter Disco i trafiła nam się, zobaczcie, superowa laleczka Lord Surprise. Bardzo mi się ona podoba, Agatce również, w ogóle fajne miała akcesoria. Dużo ich miała bardzo. No, ubranka, co Agatka, słuchajcie, musiała, no to ją ubrana, musiała ją niestety rozbierać. I no, to w kółko jedno i to samo, właśnie tak. Słuchajcie, komu się kalendarz podobał i te wszystkie ubranka, ciuszki dla naszych kaleczek Lord Surprise, niech koniecznie zostawi kciuka w górę. My się z wami żegnamy i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Pa!